Hej, dzień dobry, Mir. Nie. No jak nie? O matko, hej, dzień dobry, Mir. Tak? Hej, dzień dobry, Mir. Dobra, cześć, Mir. Nie, no dobrze, Mir. Już. Proszę, można wyjść. O matko, po kolei. No, idźcie. Teraz ja, hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy po prostu upał od rana i Malwina się bawi rybką na tym, na dworze i robię sobie kawę i powiem wam, że jestem tak podekscytowana, bo chyba dzisiaj dowiemy się, czy panowie będą mieli czas na to, aby zrobić nam jeszcze te ścianki u góry w pokojach, więc moja ekstaza jest po prostu niesamowita. Wchodziłam już w przeróżne, słuchajcie, zdjęcia, jak urządzają góry z małymi skosami i tak dalej. Jezus, jakie teraz są możliwości. Jest pięknie. Jest pięknie. Tylko portfel bez dna w tym momencie i możesz mieć wszystko. Bez kitu. A kawkę chyba sobie zrobię w tym. W Lisku. No, dzisiaj mam ochotę w ogóle na zwykłą z ekspresu. Pamiętacie Liska? Wrzucę tutaj nazwę na Instagramie, gdzie je kupiłam. One są przepiękne i tutaj cały czas pełnią dekorację mojej przepięknej, fantastycznej, cudownej kuchni. Jutro, moi drodzy, będziecie mieli przepis na musakę, bo ja właśnie teraz nagrałam musakę. Nie wiem już ile razy robiłam, odkąd wróciliśmy i dzisiaj wam ją nagrałam. Także jutro będziecie mieli przepis na moją wersję musaki. A w Grecji fajne jest to, że jak jedziecie, to po prostu gdzie nie pójdziecie, to musaka będzie inna i można sobie w domu później wykombinować tak, jak wam pasuje. Naprawdę, jest tak gorąco, ale jeszcze chwilę będziemy jeść. Przyszła pora obiadu, zobaczcie. Moja wersja musaki pojawi się jutro. Ja się nie mogę doczekać, aż się wgryzę w nią, a nie jak się pojawi jutro. Więc to by było na tyle. I co jeszcze mogę wam powiedzieć w dzisiejszym dniu? To znaczy nie kończymy jeszcze filmu, nie, nie. Jest szansa, że jutro się dowiemy, czy panowie wejdą i będą robili ścianki. Dzisiaj idziemy do szanownych sąsiadów, kto oglądał vloga wczoraj, to wie, że mi się pokićkało we łbie. I myślałam, że idziemy wczoraj, a idziemy dzisiaj. Jest bardzo gorąco. I to chyba tyle w tej chwili. Uwaga, uwaga. A kuku. A kuku. Malfunia. Śpisz w rekinie? No to jest jej ulubione miejsce, no. Rekin. O Boże, jaka drzemka mocna. Rysiu. O. Rysiu, czy ty nie spadniesz? Zejdź, Rysiu. Nie, śpisz. No ja nie wytrzymam. A kurzy nie trzeba wycierać. Rysia kurze wyciera. No. On ma duży brzuch. Rysi, brzuch ci wisi. To wyciera kurze. Rysiu, ząbka ci widać. Ojeny, ojeny. Może zejdziesz, co? Nie? No powiesz coś? Czy teraz nic nie będziesz mówił? Ojeny, jaki śpiący miór. Jaki śpiący miór. My mamy dzień kolejny, bo vlog będzie z wczoraj trochę i trochę z dzisiaj. Byliśmy u szanownych sąsiadów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. Było cudownie. I jakby to powiedzieć, jedziemy na nasze wspaniałe, najcudowniejsze lody. To znaczy, no, bo innych nie ma. Ale są naprawdę dobre. Te takie, wiecie, własnej roboty. One się nazywają lody Grzelak. I u nas są właśnie w kilku miejscach, między innymi w Sąpolnie. I tam właśnie jedziemy wszamać. Tyle lodów, co ja zjadłam w tym roku, to przez całe życie chyba nie zjadłam. Bez kitu. Poważnie. O, a się ciemno zrobiło. No tak, no jak stoję bokiem do światła, to jak ja chciałam. Chciałam powiedzieć, że muszę zerwać mój... On tak to wbił mocno? To jest mój plan pokoi i tu jest cała lista gniazdek i wszystkiego. I to będzie zdarte, bo będziemy stawiali ścianki. Teraz, zaraz... No nie wiem, czy w ciągu tego tygodnia, no nie zrobię w tydzień, dobra, nieważne. Ale będziemy stawiali ścianki i musimy zrobić to od nowa, bo jednak już jest zmiana planów i jedna ściana będzie stała inaczej, pokój będzie jeszcze większy. Także zmniejszamy jeszcze korytarz, bo rzeczywiście niepotrzebny nam jest korytarz i mi się wydaje, że to będzie już jedno z najlepszych rozwiązań. Nie wiem, jak ty... No lepszego nie. Jezus, jaka ja jestem zmęczona.
Nie zmęczona, to jest zapalona. No, ale przyjemnie tutaj, nie jest. Będzie gorąco? No tak, no wiadomo, no było ciepło, ale teraz jak już jest zategowane, to już jest lepiej. Ale tak jak mówię, to co mówiłam ostatnio w filmie, żeby zniwelować całkowicie to wszystko, to my u góry będziemy robili klimatyzację, a nie żadne inne cuda na kiju. Więc... Aha, bo ty szukasz wejścia swojego. Dawid jeszcze szuka, żeby się przebić z internetem do góry. A ja muszę tu pomyśleć na temat tej jednej ściany jeszcze. I to zrobimy tak... Nie no, jak tu jest ciemno coś. Aha, ja wiem czemu tu jest ciemno, bo my potrzebujemy światło w twarz. A my mamy tak... A teraz nie mogę, bo ten tam ryje w tym. Zaraz ci będzie widać, trudno się mówi, żyje się dalej. I co chciałam powiedzieć? No stanęłam tu i znowu... Dobra, no nieważne. Co ja chciałam powiedzieć? Że ty ryjesz z internetem, ja ryję z pokojem. I że jak będzie już zrobione to wszystko, te ściany i te pokoje, podzielone tak jak być powinno, to wtedy pokażę wam jak to wygląda, bo tak to co możemy mówić, nie? Ktoś... Po co ci dziurę zrobili? Nie wiem, ale ktoś tu na schodach znowu jest. Malfiunia! Nie Malfiunia, teraz nie będą ścianki, to zaprosimy Malfiunię. Proszę iść na dół, Malfiunia. Muszę też wspomnieć o moim kolorze włosów. Nie farbowałam, moi drodzy, nadal możecie zobaczyć mój mega duży odrost, który mam u góry, plus mega dużo siwych włosów, niestety, tak, taki, no tak jest. A jeżeli chodzi o mój kolor, to ja, tylko telefon by mi spadł, to cały czas mam taki brąz, tylko wiecie co, one mi się rozjaśniły w Grecji teraz, jak byłam po prostu od słońca. Ale powiem szczerze, że też mi się bardzo podoba ta czekolada, bardzo ładny jest ten kolor, no ale widzicie. Trochę odrostów, trochę siwych i trochę promieni słonecznych i zobaczcie co się robi, nie? Ale nie, fajne, naprawdę też mi się podobał ten kolor. I zobaczcie jeszcze jedno, zobaczcie jeszcze jedno, Boże. Przed chwilą byłam, przed chwilą, no u was, przed chwilą w kadrze, nie tym u góry jak byliśmy, tylko byłam też w takiej białej sukience przez chwilę. I to jest sukienka, którą kupiłam rok temu, czekajcie, gdzie jest ten film, zaraz wam pokażę. To jest filmik pod tytułem Debiut, pierwsze mierzymy. Taki był tytuł tego filmu. I ja ją kupiłam w Diversie. Tą też kupiłam w Diversie, tą sukienkę. Czekajcie, muszę to przyciszyć. Kupiłam w Diversie tą sukienkę i tą zostawiłam, a tamtą w tym filmie mówiłam, że ją... Nie wiem w końcu, czy ja tu mówię. Nie chcę mi się tego słuchać teraz. Wiem, że chodziło o to, że miałam ją oddać, bo się źle w niej czułam i w efekcie jej nie oddałam, tej sukienki. I mam tą sukienkę i ona jest po prostu z Diversa i ten film był nagrywany 27 stycznia 2019 roku i zobaczcie jak ja wyglądałam, w sensie, że matko kochana, w sensie, że jeny, wszystko się odbija, no nie no, no nie chodzi mi też o włosy, bo włosy to zobaczcie jakie ciemne, po pierwsze, po drugie jakie mam wąskie usta. A ja nie mam powiększonych ust, ani nic nie mam z nimi zrobione, tylko zobaczcie jak człowiek z biegiem lat na przykład wie co zrobić i na przykład moje usta teraz, a w tym filmie wyglądają jakbym miała powiększone rzeczywiście. A nie mam nic z ustami zrobione. I nie mam... Mnie to nie grzeje, mnie to nie ziębi, jeżeli ktoś sobie coś robi ze swoją urodą. To jest w ogóle jego ciało, jego papa, jego wszystko, jego gęba, włosy. Każdy sobie robi co chce. Jeżeli ktoś chce mieć, nie wiem, cztery pary oczu, to niech sobie robi cztery pary oczu. No tak, tak. Ja wychodzę z takiego założenia. Mnie nie grzeje, nie ziębi, czy ktoś się tatuuje, czy ktoś nie wiadomo co robi. Mi to tito. Kto co robi ze swoim ciałem, że tak powiem, tak? To jest jego ciało, on tak będzie chodził, a nie ja. I... Mnie to nigdy nie grzało, ani nic mi nie robiło z tym, że ktoś sobie coś robił. Ale zobaczcie, jak czas zmienia, nie? Masakra. A teraz wam pokażę, co dostaliśmy. Ogólnie czeka nas jeszcze ponad tydzień takiego bitego remontu, gdzie tu jest, wiecie, sywkiła i mogiła. No ale no niestety, no żeby coś zrobić, no to trzeba to wyremontować, tak? Nie ma innego wyjścia. Więc się musimy troszeczkę jeszcze pomęczyć. Tak jak wam mówiłam, resztę robimy na wiosnę. I jeżeli będą już ścianki i wszystko inne, to wam wtedy przedstawię jaki jest plan działania. A teraz chciałabym, nie pokażę wszystkiego, bo nie chcę pokazywać wszystkiego po prostu. I zobaczcie jaka ładna torba. I to jest takie odstające, nie wiem czy to widać w kamerze, że oni są tacy 3D zrobieni. Bardzo ładna torba. I pokażę wam
To pokażę wam te trzy rzeczy, bo chcę pokazać wam te trzy rzeczy. I zobaczcie, coś, co też będę właśnie niedługo polowałam i patrzyłam, bo też były promocje z kapy z serii Newbie. Jakie oni mają przepiękne rzeczy, zobaczcie. Zobaczcie na te kwiatki, jakie to jest śliczne. Jakie to jest cudowne. Więc dostaliśmy taki piękny, ładny komplecik. Takie botki. Pieluszek nigdy za mało. W Kubusia Puchatka. Orysiu aż przyszedł, więc dostaliśmy jeszcze dwie pieluszki. I trzecia rzecz. Kubuś Puchatek! I to jest... ja wyciągam tego Kubusia, nie? Bo z Dawidem oglądamy, co tam dostaliśmy, nie? A Dawid tak, o, to jest to, na gębę. Bo wszystkie te rzeczy, pieluchy czy tego typu zabawki, nie? To ja do Dawida mówię, że to jest, wiecie, tak, żeby rzucić dzieciakowi, oczywiście tak, żeby się nie udusił, jak najbardziej spokojnie, więc tego. I ja przynajmniej tak zasypiałam, że mama mi rzucała coś na gębę, że tak powiem. Ja wtedy tak zasypiałam, no i tak wyciągam tego Kubusia, mówię, patrz jaki ładny Kubuś, nie? A Dawida, o, to jest ten na gębę. Więc Dawid już tu czai bazę, że tego typu rzeczy, w razie czego to na gębę. No i on potem tak patrzy, nie mówi, wiesz co, naszej to nie będziemy ściągać wcale. Jedno i się założy na zawsze i takie będzie miała. W sumie nie wiem, jak to teraz będzie z tymi vlogami, no bo czeka nas ponad tydzień jeszcze remontów, oczywiście bez weekendu, no bo w weekendy panowie nie robią i to jest tak, że oni od 7 do 17, 18 siedzą i robią. No i tak pira za oko tydzień pewnie jeszcze zejdzie, więc nie wiem, jak to będzie z vlogami. Jeszcze miałam przepisy kulinarne do nagrania dwa. Ale nie wiem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No bo wiecie, ja też dmucham na zimę i zimnej, nie zostawiam domu samego i sobie nie wychodzę i nie robię sobie czego chcę, no bo no ja to jestem ja. Jeżeli ktoś ma nawet tak bardzo zaufanych ludzi, to wychodzi i tak dalej i no rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc ja nie zamierzam wychodzić, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie z dalszymi vlogami, ale najważniejsze jest to, że będziemy robili te ścianki i wszystko będzie podzielone. Na pewno niebawem też, jak już skończymy ten całkowity remont, to chcemy się też wziąć za urządzanie małego kącika dla młodej i też wam to będę nagrywać, w sensie pokażę wam mniej więcej, gdzie, co i jak będzie ulokowana nasza księżna i gdzie będzie siedziała. A w przyszłym roku będziemy robili dla niej pokoik, bo i tak ja sobie nie wyobrażam, żeby ona teraz już siedziała, jak się urodzi, w swoim własnym pokoju. Więc będzie siedziała z nami, pokażemy wam, jak to będzie wyglądać, będziemy mieli łóżeczko, znaczy łóżeczko już jest, trzeba złożyć to, trzeba złożyć tamto, trzeba złożyć. No i stwierdziliśmy, że właśnie po remoncie już się za to weźmiemy, no bo niby, wiecie, do października już... Nie tego, ale to lepiej już tak samo powiem wam szczerze, że myślę o tej torbie do szpitala, żeby niech to sobie będzie. To mi się nic z tym nie stanie. Na pewno mi się nic z tym nie stanie. Niech ona sobie leży, niech ona sobie czeka. Nigdy nic nie wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. Niech ona nawet będzie z półtora miesiąca już przygotowana, niż żeby później, nie wiem, pojedziemy bez. No. Więc tak samo już się bierzemy za to wszystko i też nie wierzę, że to tak szybko wszystko leci, że to już teraz, zaraz. Przecież niedawno się dowiedziałam, robiłam test ciążowy, trzymałam go w dłoniach, dwie krechy i mówię, ja pierdziule, tyle czasu czekać na nią. Znaczy nie wiedziałam, że na nią, nie? A tu się okazuje, że ona zaraz, jeny, nie? Ale kurczę, no. Bardzo ładne są te body, bardzo mi się podobają. I dziękujemy z Dawidem jeszcze raz bardzo serdecznie za prezent. Śliczny jest, prześliczny jest. Nie no, na mnie to nie. Ale wzór mój, kwiaty, jak najbardziej. Więc dobra, słuchajcie, w dzisiejszym dniu wszycho, jak coś ten teges, to będziemy na łączach, jak zawsze. Więc dzięki serdeczne, prosimy o kciuka do góry, mam nadzieję, że też życie razem z nami, naszym szczęściem, tym, że będzie jeszcze więcej tych wszystkich rzeczy i że w przyszłym roku będziemy się remontować i co tam będziemy uważali za słuszne, to wam pokażemy. No. To ja dziękuję serdecznie, proszę o kciuka do góry, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć. To na gębę, tak, to właśnie te zabawki na gębę.